trochę o tym, jak uruchomić jazdę rewizyjną na biegu szybko w starych dźwigach ze sterowaniem licencyjnym. Powód i to, dlaczego tak się dzieje, wyjaśniłem już w poprzednim filmie, w którym uruchamiałem taką szybką jazdę, ale na makiecie. I żeby nie trzeba było szukać, link do niego umieszczam w opisie. Tutaj jazdę rewizyjną na biegu szybko uruchomię na dźwigu w skali 1 do 1. Ale zanim uruchomię jazdę szybko, pokażę, jak przebiega normalna jazda rewizyjna na biegu wolno. Jak było dobrze uwidocznione na ujęciach, dźwig prawidłowo jeździ na biegu wolno. W takim razie trzeba użyć mały kawałeczek papierka, który po włożeniu w odpowiedni zestyk przekaźnika 522 uruchomi jazdę szybko na rewizji, ale jednocześnie nie zmieni zachowania tego dźwigu podczas normalnej jazdy z pasażerami. A przy okazji zaprezentuję kilka ujęć zrealizowanych w szybie podczas takiej jazdy i mam nadzieję, że komuś się spodobają. Kwestię bezpieczeństwa, BHP i kwestię tego, czy ogólnie podczas konserwacji powinno jeździć się na prędkości szybko, zostawiam bez komentarza. Kwestię tego, czy w praktyce podczas konserwacji często czy nieczęsto jeździ się też na szybkim biegu, tym bardziej zostawiam bez komentarza. Proszę tylko zwrócić uwagę, jak w porównaniu oczywiście do prędkości wolno. Długa jest droga hamowania od momentu puszczenia przycisku do momentu całkowitego zatrzymania się kabiny. Papierek ten został umieszczony w zestyku 31-32 przekaźnika 522. O tym, co tam dokładnie się w tych obwodach dzieje, wspominałem już w poprzednim filmie. Jeszcze raz przypomnę, że link do niego powinien być w opisie. No, wejdzie pani? Muszę pani włączyć. Zaletą tego rozwiązania, gdzie umieszczam papierek w tym konkretnym zestyku, zamiast na przykład odpiąć stycznik wolno, tak jak to robiłem w poprzednim filmie, jest to, że to konkretne rozwiązanie nie odłącza stycznika wolno dla normalnej jazdy. Czyli jeżeli ten papierek by tutaj został, to podczas normalnej jazdy z pasażerami kabina będzie normalnie schodzić na wolny bieg i zachowywać się tak jak zawsze. Szwedzi troszeczkę sprzedali nam bubla 50 lat temu. Załóżmy, że zamiast tego papierka jest tam paproch, o którym nie wiemy. I teraz konserwator wchodzi na kabinę, chce sobie jechać na rewizji, a tutaj nagle kabina rusza mu na szybkim biegu. Nowsze sterowania z unowocześnionym obwodem bezpieczeństwa, czyli te, które mają styczniki pomocnicze, są już pozbawione tego problemu. I tam faktycznie podczas rewizji stycznik szybko jest całkowicie odcinany i nie pracuje nawet przez chwilę, tak jak tutaj. Dziękuję wszystkim za uwagę
i do zobaczenia.